Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Nie zdążyłem jeszcze wrzucić poprzedniego unboxingu z Note 2, a tu już mamy kolejny. Ja nie będę dużo gadał, tylko po prostu jedziemy. Pozwolicie, że rozerwę kopertę sobie tutaj na boku, żeby nie było widać żadnych danych. Dobra, pyk. A, mogłem zrobić to inaczej. Mogłem zrobić to tak, po prostu, ale kto wiedział? Nikt nie wiedział. Dobra, lecimy. No, prawie idealnie. Prawie idealnie. Mamy płytkę PZ. Jest Dulux edycja. Także git. Bo się trochę obawiałem, że nie będzie. Ze względu, że zamawiałem po prostu na quality, a nie na preorder. Nie wiem. Co to mamy? Mamy tu jeszcze takie przypinki, widzę. Spoko. Trochę ostrości, może więcej. Nie chcę coś wyostrzyć. O. No, przez folię. Jest, dobra, jest git teraz. Mam tutaj dwie wersje. Dobra, są też przypinki, więc jest gitarka. Coś tu jeszcze mamy. Coś tu jeszcze. Lepy z Quay Shopu. Czemu to tak dziwnie? A, bo na Paragonie mam większą kwotę, widzę, niż zapłaciłem. Spoko. No nie, no nie płaciłem tyle. Dobra, i to wszystko, jeżeli chodzi o kopertę. Także pozwolicie, że zrobimy to tak. Ten egzemplarz nie jest dla mnie, także dobra. Dobra, tutaj ostrości trochę zgubiliśmy. Także mamy te przypinki, mamy wlepy, a to tam przy okazji, bo wlepy to wiadomo, żebyśmy ich nie dostali, jakbyśmy zamawiali z preorderu, czy skąd to tam było, już nie pamiętam. Sekunda, bo się nie przygotowałem z nożykiem. Jeszcze mi nie kupiliście profesjonalnego nożyka w końcu do otwierania. Zaraz mam urodziny. No, żartuję sobie oczywiście. Muzyka współczesna PZ. 15 kawałków plus 2 jeszcze dodatkowe. Także spoko. Sprawdźmy zawartość płytki. O Jezus, ale ciasno. Holy shit. Może tędy mi się uda. Ty, no nie ma opcji. No nie wyjdzie. Gościu, nie wyjdzie. No, to także to byłoby na tyle. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć. Kurde. O, poszło. Coś jeszcze jest? Nie ma nic. Dobrze. Proszę pana. Chcę, można rzucić okiem jeszcze na tył. O, tu był taki, tak? Bo faktycznie jest taka jedynocha. No spoko. Szkoda, że ten paloch jest na bonusowym treczku. Okej, okay, jest, czyli jest ta okładka. Czyli to jest po prostu okładka dla płyty, dla wersji preorderowej. I tyle w temacie. Wow. No dobra, skoro już wyleciało, to sprawdźmy to. No, co my tu mamy? Gratulacje, ty właśnie jedną z pierwszych osób, do których trafiła najnowsza płyta PZ. Już teraz masz życzenie dostęp do finalnego dokumentu powstania albumu. Aha, dobra, spoko. Nie pokażę wam tego. To, że tak widzieliście, ale ja to zamarzę, albo po prostu wykorzystam. W stylu przypinki. Płomień 8.1. PZ. Gitara. Ja myślałem, że ten film jednak dorzucam tutaj po prostu do tego preorderu, jest taki na DVD coś, kurczę, nie wiem, tutaj chociaż, nie musiało być już osobne pudełko, ale no, ty no już by się postarałeś, to już tylko małe główienko do druku by było, nawet pudełka w sumie by nie trzeba innego robić, bo wystarczyło, żeby tutaj było, byłoby fajnie, no ale dobra, fajna tak ten kurtała. Ten Lexus zresztą też.
tyle. To by było na tyle. No i płytka, czarna płytka po prostu i tyle. I tyle w temacie. PZ001, Poznań za dupie. No i proste. No i to w sumie tyle, no. Nic więcej tutaj nie mamy. Mamy teraz, cała zawartość jest do sprawdzenia na płytce. Także to wszystko chowamy sobie tu. Pyk. No i są przypineczki. No i tego w ten film jestem ciekawy. No ale mówię, no szkoda kurczę, że no nie dali go na DVD jakimś czy coś, bo no byłoby to znacznie ciekawsze. No ale dobra, no to byłoby na tyle, nie ma co przedłużać tutaj. No i co? No i do zobaczenia w kolejnym materiale, także na moim kanale, także trzymajcie się. Na razie, cześć.